Andrzej Smolik, Kev Fox wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaliśmy na nowy singiel, czwarty singiel z naszej płyty. Płyta już jest jakiś czas i słucha się jej ciągle z dużą przyjemnością, muszę powiedzieć. Bardzo miło. Super. Five Days, nowa piosenka, nowy singiel. Oglądałem teledysk do tego utworu. Gdzie nagrywaliście tę płytę? Bo to widać, że jakieś odludzie kompletne. Monochrome. Takie studio w góry, ale nie pamiętam nazwy tego miasteczka taka mała. To chyba nazywa się Giewoszowo i to jest już blisko granicy z Czechami i właściwie to studio, przynajmniej jak my w nim byliśmy, to było takim ostatnim budynkiem na skarpie, który, za którym już był taki bezkres właściwie i pewnie góry i już Czechy. Inne państwa już Czechy. Tak, no, w niezwykle pięknym miejscu to jest. Czy takie odludzie sprzyja pracy? Sprzyja. Tak nie ma bodźców żadnych zewnętrznych? Sprzyja, bo zupełnie inaczej się pracuje, kiedy wiesz, nagrywasz w Warszawie w studio na zewnątrz, a inaczej, kiedy jesteś na jakiejś, szczególnie na rubieży daleko, bo skupiasz się tak naprawdę tylko na tym, co trzeba zrobić oraz na relaksie, a dodatkowo jest tam bardzo cicho. Bo to była zima, poza jakimś sezonem turystycznym nikogo nie było, po prostu w okolicy. Byliśmy sami, nawet baliśmy się, że możemy się gdzieś zakopać samochodem, wjeżdżając pod taką górę szutrową. Do tego studia codziennie mieliśmy jeepa wypożyczonego od właściciela, inaczej pewnie by było ciężko w ogóle tam nawet się dostać. Wspaniałe miejsce. Nie bałeś się, Kevin, że zabiorą cię nie wiadomo gdzie i nie wrócisz stamtąd? Nie, już wszędzie byłem. Czyli co, mieszkaliście gdzieś tam na odludziu, nagrywaliście płytę, właściwie nie ruszając się przez jakiś czas stamtąd, no tak, mieszkaliśmy tam typu kilometr w dół, w takim super po prostu gościńcu, w którym też nikogo nie było, byliśmy tylko my, bardzo, bardzo starym. Tam w ogóle, tam jakby chyba nie dotarła wojna i ta zabudowa, która tam jest, to jest jakby oryginalna wszędzie i to są takie naprawdę stare wnętrza, stare mury i no, jest klimat. Dziś posłuchamy kilku utworów z płyty Belly of the Whale. Tak swoją drogą, pierwsze skojarzenie to Pinokio. No tak. Jest między innymi też Pinokio, tak. No ale Five Days w tej chwili. Smolik, Kev Fox, Five Days, wasz nowy singiel, który jest od piątku. Wspominaliście, że to nie był wasz faworyt na piosenkę, która miała płytę ciągnąć do góry. Każdy raz jak słucham tego, nie słucham tego, bo uważam, że słuchanie twoje muzyka, bo jak kończyłeś tego, to już nie ma sensu. Ale to jest inaczej, nie? Jak od razu kończyliśmy, to ja miałem inne czuć do tego piosenki niż mam teraz. Ale widzieliśmy przez internetu, i że ludzie akurat lubią tę piosenkę, więc... Andrzej? No, w sumie trochę wyczerpał temat, że właśnie rozmawialiśmy o tym, że nasze wyobrażenia często bardzo się rozmijają z wyobrażeniem choćby słuchaczy. To, co nam się wydaje atrakcyjne w naszej muzyce i co jest najciekawsze i co byśmy chcieli pokazać, często dla słuchaczy w ogóle jest mniej atrakcyjne, a zupełnie odkrywają tam inne rzeczy, które z kolei dla nas wydają się zupełnie takie, którymi byśmy nie chcieli się chwalić. Jako muzycy, wiesz, szukamy, jak grzebiemy w jakichś takich rzeczach, które nie są obrazem całości, tylko w jakimś takim szczególe, po prostu często muzycznym. Wiesz, świetnie udało się nagrać werbel i świetnie brzmi bas, i to dla nas już jest taka pożywka i podjarka, że można by powiedzieć, że na tej podstawie można by uznać, że ten utwór nam wyszedł. Natomiast podejrzewam, że dla odbiorcy liczy się właśnie cały obraz i to, jak brzmi werbel, to jest ostatnia rzecz, o której chciałby po prostu rozmawiać. Prawda jest taka, że ja oczywiście wyczytałem gdzieś tam, jak się poznaliście, i to jest pewnie pytanie, na które odpowiadaliście milion razy, ale przez długi czas miałem wrażenie, że gdzieś tam wróciłeś z dalekich podróży z płytą i ta płyta zainspirowała cię, żeby Kevina zaprosić do współpracy. Jak to było? To było tak, że ja faktycznie zaczepiłem Kevina po jego koncercie w kinie Illusion. 12 lat temu.
to był czas, kiedy nagrywałem swój czwarty album i pomyślałem sobie, że byłoby super tego gościa, bo zakochałem się po prostu w tym koncercie. Byłem przypadkowo, Maciej Cieślak pomagał ich zespołowi, nawet nie wiem co pożyczył pomagał. Pożyczył sprzęt, bo tam oni nie mieli wszystkiego. I zadzwoniłem do niego, on mówi, chodź na piwo do Iluzjonu. Poszedłem i po prostu odkryłem ten zespół, w ogóle niczego się nie spodziewając. Kev powiedział, że nie może, że niestety grają chyba jeszcze 5 koncertów w Polsce, tam w różnych miastach, są zabukowani i to był taki duży zespół, bardzo akustyczny. I następnego dnia po prostu spadł samolot, Tupolew i wszystkie koncerty z wiadomych względów, żałoba została odwołana i wtedy w zasadzie stworzył się slot na to, żebyśmy mogli popracować. No i to zrobiliśmy właśnie. Pamiętam tej sytuacji, bo te dwie te, kobiety, które organizowały te koncerty, ja oczywiście spałem tego dziewiąte, dziesiąte rano i odburzyłem mi tej taki bad noise, nie? Widziałem, że coś nie tak i one musiały mi tłumaczyć, co się stało, jak to wygląda, tej sytuacji. I trochę mieliśmy taki moment, że co będziemy zrobić, nie? Jak wrócimy do Anglii, co robimy? I potem właśnie telefon zadzwonił i Andrzej zapraszał do chaty i zratował sytuację, więc... No prawda jest taka, że brzmiecie razem, jakbyście byli stworzeni do tworzenia, bo każdy z was gdzieś tam w innych klimatach troszkę się porusza, natomiast jak jesteście razem, to jest to jakby inny świat, taki wasz własny wewnętrzny świat, który można pokochać. Wydaje mi się, że zbudował nam się taki wspólny mianownik, ale w taki zupełnie naturalny sposób, że to nie jest na jakimś kleszu, na starciu, tylko na jakimś takim, jak gadamy o muzie, to bardzo mamy dużo wspólnych jakby spostrzeżeń, czy tam ulubionych rzeczy, konkretnych kawałków, że świetnie po prostu odczuwamy jakąś taką muzykę, która była szczególnie, albo tę, która jest razem, co jest jakby dobrym fundamentem do tego, żeby coś zbudować, mimo tego, że jako ludzie to pewnie się dość mocno różnimy. To może taki początek wspólnego dogrywania się w tej chwili. Zauważyłem, że się ucieszyliście, kiedy ten utwór zagraliśmy w trójce. Przypomnę, że nasze Blast from the past. Ale to było 12 lat? To było 12 lat? Nie pamiętam. Może 11, nie wiem. Nie pamiętam. Ale no, na pewno trochę to trwało. Jakby ten... To było jakieś, no może 10. No, mniej więcej. Kto tam jeszcze był poza tobą śpiewał? Jeszcze... Gaba Kulka była na tym albumie, Kasia Kurzawska, Wiktor Davis, Skubas, Mika Urbaniak, Skubas, João de Souza, taki gość z Portugalii. A chodziło mi o ten utwór konkretnie. A, kurde, myślałem, że na płycie. Na płycie to już teraz wiemy więcej. Okay. Wiemy więcej. A to wiedzieliśmy. Aha, no to właśnie śpiewał moje były dziewczyny w ten i akurat powiedziałem w historii, że jak wracałem do Anglii, to grałem solowy koncert i spotkaliśmy na tego koncert i bez próby pośpiewało tej całej harmonii do wszystkiego. Piękny był. Jak wygląda wasz podział pracy, kiedy jesteście w studiu i nagrywacie? Andrzej, tym jak zauważyłem spis instrumentów, na których potrafisz grać, to właściwie mógłbyś orkiestrę założyć jednoosobową. No, nie, bez przesady, ale faktycznie, no, wydaje mi się, że jednak ja jestem bardziej tutaj technologiem żywienia, a Kev takim przekaźnikiem po prostu emocji, no nie? Kev bardziej to pokazuje już klientom. To co tam po prostu gotujemy, dlatego że jednak głos jest no, takim podstawowym tutaj atrybutem w muzie mimo wszystko i niesie najwięcej emocji, a ja to muszę po prostu przyodziać w jakieś tam po prostu fajne, nie wiem co, ubranka, no nie? I po prostu czasami jest tak faktycznie, że dużo spędzamy czasu razem pracując, ale też są takie momenty, kiedy
Kef mnie zostawia samego, ja tam muszę sam ze sobą jakby stoczyć walkę i to wszystko poporządkować, znaleźć jakiś tryb na to, bo faktycznie jest tak, że czasami od tych wersji, ja tak zwykle jest chyba, ale od wersji pierwszych do tych wersji późniejszych jest nie dość, że długa droga, to one nieraz przechodzą ileś tam jakiś metamorfoz, szczególnie jak to jest w jakimś długim interwale czasowym się odbywa. I są zupełnie do siebie niepodobne tych sprzed lat, czy miesięcy. Kiedy słuchaliście tego utworu, jednego z pierwszych waszych nagrań wspólnych, to sami zauważyliście, że ten głos Kefa jest zupełnie inny już. Jest inny, tak. Jestem starszy. Ale można mieć głos wyższy albo niższy, jak się starzeje. Ząb czasu. Tak, i wolisz tak. Siebie z tamtych czasów, czy ty z tych teraz? Jeszcze raz? Czy wolisz siebie z tamtych czasów, czy z teraźniejszości? No to ja teraz właśnie przez ostatni rok skupiłem się bardzo na głos, żeby było tak trochę potrenować i kontrolować to lepsze, jako takie codziennie coś robi, nie, z tego tematu, więc mam nadzieję, że teraz jest lepsze niż było kiedyś, ale nie wiem. Przed nami utwór tytułowy z płyty. Jakbyście powiedzieli, skąd pomysł na to, żeby ten utwór firmował całość? Bo tytuł jest zawsze bardzo ważny i próbuję coś tam wyjaśnić z ciągu dalszego płyty. No, bo ten album gdzieś tam sięga trochę, nie wiem czy to są nasze korzenie, ale na pewno naszej młodości. Takiego bezpiecznego czasu. Kiedy byliśmy dzieciakami, chłopakami, jeszcze mieszkając z rodzicami, imprez naszych rodzeństw, imprez naszych rodziców, ich muzyki, ale też naszej, którą poznawaliśmy wtedy jako małolaci. I wiadomo, że kiedyś się ma tam 13, 12, 9, 15 lat, to muzyka smakuje naprawdę niezwykle intensywnie. I chcieliśmy jakby zanurkować w tamte czasy, tak estetycznie, ale też tak jakby duchowo trochę. I ten tutaj brzuch wieloryba to też może być, to jest trochę taka, no tak gadaliśmy o tym, taka graciarnia po prostu z naszych wspomnień, z tego czego już nie ma, ale co gdzieś tam w nas jest, czyli to są piosenki, to są nasze przedmioty, nasze pokoje, plakaty, książki, koledzy, koleżanki i to wszystko, co wiąże się z dzieciństwem, które minęło i już teraz mamy to za sobą trochę. Czyje plakaty mieliście w młodości na ścianach? Ja miałem, kurczę, ja dobrze to powiedzieć, miałem plakat Pele, piłkarza, ale nigdy nie byłem, ja tylko raz w życiu obejrzałem mecz od początku do końca. W ogóle nie jestem specjalnie fanem piłki nożnej i zupełnie nie wiedziałem, bo mój tato pracował za granicą, czasami jakieś gazety przywoził, z tych gazet wyciąłem po prostu plakat, który był atrakcyjny. I się okazało, że właśnie koledzy przyszli i wiesz, wszyscy są totalnie zajarani, że Pele to jest Pele. Ja miał Maradonę akurat. No. Maradonę. Ja nie wiedziałem, kto to jest za bardzo. Czyli żadnych artystów, tylko piłkarzy? Artystów? Miałeś artystów? Nie, też nie. Ja miałem Maradony i to... bo... nie wiem. Nie pamiętam, krat. Ja bardziej koszulki kupiłem zespołowe i nie takie plakaty. Let me up and take me home. Rolling on the overtone. Turning on the radio, trying to send the message home. Lubisz ostrzejsze granie? Takie mocniejsze, rockowe. Tak, kiedyś lubiłem, ale teraz nie, jestem za stary na to. Okay. Czyli to, co robisz z Andrzejem, jest idealne, rozumiem. Ja słucham, bo to jest takie nudne, ale wiesz, jakieś pleasure do słuchania muzyka, to słucham jakiś Cohen czy Neil Young, coś takiego i zawsze wylanduję na tego miejsce, nie? Wiem, że to jest tak, że... Oczywiście lubię nowe rzeczy też, Arcade Fire bardzo lubię i różne, ale ja jestem stary klasyk akustyczny, taki songwriter, fan po prostu. Ale też żeby było jasne, to nasze koncerty czasami są, no na pewno są o wiele mocniejsze niż album. No i czasami jest tak, już tak... Edgy, jakby powiedział Kef. Edgy. To mam nadzieję, że niedługo zagracie tu u nas w studiu naszym jakiś koncert.
Graliśmy kiedyś, nie? Kiedyś graliście, to było. Znowu. Dawno temu. Powiedzmy troszkę jeszcze o kolejnych singlach, bo jednym z singli był utwór Promises. Jakbyście powiedzieli troszkę jeszcze o tej piosence. Dobra. Lubi to? To? O Promises coś musimy powiedzieć. No to, to właśnie to zaczynał od tego, pomysł było to riff na piano. Kompilowałem tego na piano akurat i wysłałem tylko fragment do Andrzej, żeby było, bo myślałem, że to jest, na pewno tego refren jest ukradzony od gdzie indziej. I zakazywał, że nie jest. Zrobiliśmy to. No w ogóle bardzo ciekawa sytuacja się wydarzyła, dlatego że chwilkę dosłownie wcześniej napisałem taką historię na Facebooku o swoim pierwszym instrumencie, takim profesjonalnym, Korg M1. Taki instrument z 90-tych lat, o którym bardzo marzyłem. I pewnego razu czytając gazetę w mieszkaniu po prostu moich rodziców, kiedy ojciec spał przykryty gazetą, inną gazetą, bo on zawsze sobie spał z taką gazetą na twarzy. Zobaczyłem ogłoszenie, że ktoś w Leningradach, czyli 200 metrów od Świnoujściu, od dosłownie od naszego mieszkania, sprzedaje takiego Korga. To w ogóle był wtedy, to były takie czasy, że takich rzeczy nie było nigdzie. I to w jakiejś super atrakcyjnej cenie. Więc zaczęło mi bić serce, obudziłem tatę. Mój tata, jest taka sytuacja, wiesz, że marzę o tym instrumencie. Nawet sobie nie wyobrażałem, że w ogóle nawet go będę mógł jakby zobaczyć z bliska i tak dalej. I ojciec zawsze powściągliwy raczej był w takich różnych tego typu pochopnych zakupach, tym bardziej, że to było bardzo drogie w tych czasach. I powiedział, chodź. I dosłownie za pół godziny wróciłem z tym instrumentem do domu. I to jakby otworzyło mi być może bardzo wiele drzwi, ale chciałem tylko powiedzieć o tym, że potem ten instrument zniknął z moich oczu. No bardzo długo. Jeden kolega nieuczciwy go pożyczył i po prostu, nie wiem, nie widziałem tego Korga tam 15 lat, czy tam ileś, pewnie 17. I po tym poście na Facebooku zadzwonił do mnie koleś i mówi, słuchaj, ja chyba mam twojego Korga w garażu, owiniętego folię bąbelkową, bo tenże właśnie człowiek go u mnie zostawił ileś lat temu. Może bym ci go przywiózł. I mi go przywiózł po prostu. I to brzmienie tego pianina to jest dokładnie właśnie ten instrument, który zdefiniował tam lata 90. Te wszystkie takie house'owe pianina były z niego i po prostu mogliśmy go użyć w jakiejś takiej nowej zupełnie rzeczywistości. Zastanawiałem się właśnie, skąd wyciągnąłeś go, bo to takie poza nowoczesnością cała jest, gdzieś tam ten klimat właśnie sprzed lat też się pojawia. To jest dokładnie to. Tak jak mówiliście o tym powracaniu do dzieciństwa, nie wiem, czy znacie takiego człowieka, który się nazywa Jack Savoretti. Ja chyba nie. Nie. To on też parę lat temu nagrał taką płytę, gdzie mówi, że ja wychowałem się głównie we Włoszech u babci, to też chciałem powrócić do dzieciństwa i przypominam klimaty, może nawet i italo disco momentami, chociaż jest artystą rockowym generalnie, ale też zabawa takimi dźwiękami sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Dobrze, to może Promises. A propos, to taki zespół Easy and the Black Trees, znasz? Znam. To dobrze grzebałem? Super. No ale nie, tak, teraz Promises. Bardzo fajny zespół i bardzo fajni ludzie. Zdecydowanie brzmieniowo powrót do lat 80. do dawnych czasów. Promises to jeden z też z waszych singli. No, spytałem się o Easy and the Black Trees, to za chwilę pojawi się Kev wraz z tym zespołem. Ja pamiętam, twój tata był marynarzem, tak? Nie był marynarzem, ale był związany z gospodarką morską, jakby dowodził taką dużą firmą, która miała statki. Sporo wyjeżdżał, także tak. Na swój sposób, także w pewnym sensie. Na swój sposób. Ja miałem być marynarzem, bo byłem studentem w Wyższej Szkole Morskiej. Tak. Ja pamiętam, jak Robert Gawiński sprowadził się do Warszawy i mówił, to jest Andrzej Smolik, on jest bardzo zdolny, będzie z nami grał i na pewno zrobi karierę. No i się nie mylił. No, mam nadzieję, że się... Jak wspominasz te czasy wchodzenia na rynek warszawski stamtąd? Niesamowite to było dosyć dla mnie, bo to się wydarzyło
Nie wiem, czy właśnie to wszystko na kark przypadku można zrzucić w życiu, ale ja już byłem studentem w tej Wyższej Szkole Morskiej. Nie za bardzo mnie to jakoś kręciło, ale za to tam było wielu muzyków, były zespoły i mając tego Korga, wspomnianego M1, jeśli ktoś słuchał wcześniej, to właśnie z nim trafiłem do Szczecina, jako taki muzyk z instrumentem. A wtedy jak ktoś miał instrument, to też wielu chciało z nim grać, choćby dlatego, że ma instrument, bo był deficyt. No tak naprawdę. I zostałem zaproszony do tam wielu zespołów. Wszedłem jakby takie bardzo szybko w to szczecińskie środowisko muzyczne. No i tyle. I na 5. roku pojechałem do Jarocina z zespołem Upside Down. Zakwalifikowaliśmy się na przesłuchania, na 10. na małą scenę, zagraliśmy, a nic z tego nie wyszło zupełnie. I po tygodniu, czy tam ilość dniach wróciłem do Szczecina, to był czas praktyk w Wyższej Szkole Morskiej, z której się zwolniłem oczywiście za flaszkę, którą przekazałem bosmanowi, który to wszystko tam ogarniał w porcie. No ale niestety dziekan i drugi dziekan przyszli zobaczyć, jak tam studenci się bawią na tych praktykach kretyńskich i mnie nie było. Nie było wtedy komórek, nie było jak mnie ciągnąć. I jako taki przykład dla szkoły właściwie zostałem wyrzucony z dnia na dzień, po prostu usunięty przez jakąś tam komisję szkolną. Wróciłem na chatę. Rodzice nie, no wiadomo, łatwo sobie wyobrazić, że to nie jest jakaś tam super nowina. I pamiętam, była niedziela, siedziałem w pokoju u rodziców, ich nie było. Już było ciepło, bo to był taki letni czas, schyłek lata. I zadzwonił telefon, taki, który wisiał w przedpokoju na ścianie, jeszcze oldschoolowy telefon. Starczą. Tak, starczą. Odbieram, a w telefonie: cześć, czy z Andrzejem mogę rozmawiać? Mówi Monika Gawlińska, jestem menadżerką Roberta i Wilków i żoną Roberta. I słyszeliśmy, że grasz na klawiszach z Warszawy, jest przesłuchanie na klawiszowca do Wilków. Wiesz, po prostu aż oniemiałem, bo to jakaś przedziwna akcja, zupełnie taka nierzeczywista. No ale kto by nie pojechał. Spakowałem się następnego dnia, dwa instrumenty, worki marynarskie po prostu zapakowałem i pojechałem. Okazało się, że polecił mnie Jacek Chrzanowski, basista zespołu Hej, który pochodzi ze Szczecina, Markowi Chrzanowskiemu, Bruno Chrzanowskiemu, który był basistą Wilków, jego bratu, który po prostu też, jak wiadomo, ze Szczecina. No i przyjechałem do stodoły, prosto z pociągu, poszedłem do stodoły z tymi instrumentami, bo zespół Wilki miał próby na dużej scenie w stodole w ogóle. W tych czasach to jest dosyć niezwykłe. No i wiesz, myślałem sobie, że będzie 40 gości, tak jak w jakichś takich filmach, wiesz, o Metalice albo... Kolejka długa. Tak, kolejka, wiesz, jakichś wymiataczy i w ogóle będzie bardzo, bardzo ciężko i tak stkany byłem mocno. A nie było nikogo. Byłem tylko ja. W ogóle nie, chyba nikogo nie przysłuchiwali innego. Wszedłem na scenę z nim, pograliśmy tam typu godzinę. Ja mówiłem: super, stary, to chodź do baru, zobaczymy, czy się nadajesz do zespołu. I tyle, i zostałem na 15 lat. Nieźle. To w takim razie w tej chwili wspomniany zespół Easy and the Black Trees. Byli w trójce z okazji swojego debiutu. Black Trees i Kev Fox, to tym razem byłeś ty na pewno. Tak, tak, tak. Potwierdzam. Często udzielasz się gdzie w innych miejscach niż praca z Andrzejem? Na razie nie za bardzo. Bo tutaj jest tak piękne. Może coś jakieś solowe będę robić kiedyś, ale na razie to jest tak, my mamy taki... Bardzo dobrze pracujemy razem, jest łatwiej i mamy dobry komunikat i wszystko idzie na dobre. Nie, ale na boka płyta ostatnio. A, tak, a, byłem na granie. No troszkę tego było. Bokę też robiliśmy. I kończymy. A nie możemy powiedzieć to. Nie może, bo to była tajemnica. Tam były tak. Bez nazwisk były te wszystkie rzeczy. Ale nie powiedzieliśmy, który utwór, to nieważne. Dziękuję bardzo. Andrzej Smolik, Kev Fox w trójce. Za chwilę dużo sportu, a to były spotkania. Przepraszam. Dziękujemy. Przepraszam, Bokę.